Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Kolor i Kropka Scrapbooking. Mam na imię Ania i zapraszam Was na pierwszą część tutorialu na wykonanie albumu w takim klimacie trochę morskim. I to będzie album z kolekcji UHK Gallery Lighthouse. Ja korzystałam akurat z tej dużej kolekcji, tam jest chyba 6 arkuszy plus 2 dodatkowe. Jeden z elementami do wycięcia oraz jeden z kartami do wycięcia. Jeżeli chodzi o bazę, ja nie nagrywałam filmu jakby po kolei tłumacząc co robię, ponieważ to jest dokładnie ta sama baza, którą w takim samym formacie dokładnie i w taki sam sposób wykonana, jak była wykonywana przy okazji albumu wakacyjnego, który niedawno był pokazywany na kanale. Także jeżeli ktoś chce wiedzieć dokładnie, jak wykonałam tą bazę krok po kroku, to ja Wam w opisie do tego filmu podlinkuję właśnie filmik, gdzie ta baza była wykonywana. Ona jest dokładnie tych samych rozmiarów i w taki sam sposób była wykonywana. Jeżeli ktoś rzeczywiście chciałby zobaczyć, jak tą dokładnie bazę wykonuje, czyli z tej pięknej tkaniny introligatorskiej, korkowej, to na moim Instagramie jest filmik taki trochę przyspieszony, jak ja pracuję z tą tkaniną, także jeżeli ktoś jest ciekawy, to też zapraszam. Tam w takim przyspieszeniu jest pokazane, jak ta baza powstała. W dzisiejszym filmie zajmiemy się wyklejaniem po prostu już stron. I tak tylko dla przypomnienia, okładka albumu ma 18 na 14 cm, grzbiet to 6,5 cm, natomiast strony albumu mają 13 na 17 cm. To tak w ramach informacji, żeby wiedzieć, jak docinać sobie tła. I zaczniemy sobie od pierwszej strony. Ja mam troszkę, jestem po chorobie, więc troszkę będę tutaj się krztusić, ale mam nadzieję, że nie będzie tego dużo. Zobaczcie, ja sobie tutaj docięłam już tło. Będziemy je tutaj sobie wklejać. W ogóle ta kolekcja jest bardzo fajna. To jest w ogóle fajna i trochę trudna kolekcja, bo jeżeli chodzi o te elementy do wycięcia, zobaczcie, jakie one są wielkie. To są elementy do wycięcia właśnie z tej kolekcji. I ja tutaj, powiem Wam szczerze, w tym albumie wykorzystałam chyba wszystkie, które były dostępne. W ogóle ta kolekcja mi zeszła prawie że w całości, z czego bardzo się cieszę, bo to jest taki jeden z pierwszych albumów, gdzie naprawdę no, nic mi praktycznie nie zostało z tej kolekcji. I ja Wam zaraz pokażę, jak ja sobie wymyśliłam tę stronę. Tutaj już mam pewne elementy wykonane, ale też one są trzy tak samo będą wykonywane, więc zaraz Wam pokażę na przykładzie tej muszli, jak zrobić takie jakby trzymadełka. Tutaj mamy tak, papier kraftowy, bo taką mamy bazę. Element przyklejony, tutaj już jest wklejony magnes. Mniej więcej w tej części, ponieważ ja chciałabym, żeby te moje klapki, zobaczcie, będzie ta muszelka, ona będzie tak tutaj przytrzymywała, też będzie tutaj miała magnes wklejony, także zaraz sobie wkleimy. I ta też już ma magnes wklejony, ona będzie tu trochę może tak z boku. O, chciałabym, żeby to tak wyglądało. I najpierw sobie przystąpimy do wykonania tej muszli. Jak? Biorę sobie fragment papieru, który gdzieś tam nam pozostał, na tyle duży, żeby nam się zmieściła na szerokość ta muszla. Zobaczcie, ja sobie już tu zbigowałam. To jest moje skrzydełko, 2 cm u mnie zazwyczaj i tutaj mam 3-4 cm, bo to będzie ta klapka, klapka trzymadełku, która będzie na samym wierzchu, więc żeby to bigowanie było trochę szersze. I teraz co robię? Mniej więcej ustawiam sobie moją muszelkę i będę sobie, czekajcie, bo akurat mam magnesy przyczepione do statywu, moment, ja sobie je odczepię. O. Ok, mamy magnes. Ja ten magnes sobie mniej więcej przyczepię w tym miejscu. Tak, mniej więcej, troszeczkę może wyżej, żeby mi fajnie to łapało.
Już sobie docinam troszkę taśmy, żeby ten magnes przykleić. Zobaczcie. Klejam sobie ten magnes. Zerkam tylko, czy mi gdzieś ta taśma nie będzie wystawać. Nie wystaje. Ok. Ściągam zabezpieczenie. I będę kleić. Ja używam kleju Eco Scrapbooking. Jakoś go najbardziej lubię, chociaż powiem Wam szczerze, że też chciałabym wypróbować klej od Asi Szulik, ale jakoś cały czas zapominam go zamówić. Także zobaczymy. Jak go w końcu zamówię, to na pewno też... I zobaczcie, dociskam sobie ten element tutaj, żeby tutaj mi też taka rameczka powstała. Tutaj do tego bigowania, tak? Zobaczcie. Czyli nie przybliżam tu do samej tej krawędzi, tylko troszeczkę odsuwam. Doklejam sobie. No i co robię? No wycinam. Wycinam. I teraz jak? Na pewno muszę pozostawić skrzydełko. Tak przybliżymy bardziej. Tutaj sobie daję prościutko i jadę dookoła tej muszli. To będzie moje takie trzymadełko. Chciałam, żeby ten album nie posiadał klapek takich tradycyjnych. I chyba się to udało. I dookoła sobie ładnie obierzę. Skąd ten pomysł? No właśnie stąd, że te elementy są w tej kolekcji bardzo duże i ciężko naprawdę je wykorzystać, no nie wiem, do takiej kompozycji. Zobaczcie, mamy coś takiego. Docięta. Ok, i mamy ten element. I teraz co ja będę robić? Słuchajcie. Wszystko przesuwam. Najpierw podklejam sobie te elementy w tych miejscach, w których akurat chcę, na tym papierze moim już skrapowym. Jeżeli kogoś denerwuje, zobaczcie, mamy element, który tu ma takie wcięcie. Jeżeli kogoś to denerwuje, na spokojnie, zobaczcie, można to... Nie mogę złapać ostrości. O. Można to sobie podocinać. O. Na tyle oczywiście, żeby nam jeszcze chwyciła. O, zobaczcie. Tak, czyli tu mamy taką dziurkę, ale w momencie, kiedy sobie to wkleimy, tak, czyli mamy to trzymanie, to mamy tak ładnie powycinany element. Ok, ja sobie to już wklejam. Pierwszy element będzie w tym miejscu, czyli nakładam sobie na skrzydełko klej. Rozsmarowuję. O. I sobie ładnie tutaj dociskam. Ok. Teraz wezmę sobie tą większą muszlę. To sobie jeszcze ją pozaginam. Mówię, jeżeli komuś na przykład przeszkadza, że ona jest taka tutaj niewykończona, można sobie tutaj w tych miejscach bardziej podocinać. Tak, żeby ona była taka bardziej może naturalna. Tutaj bym chciała, żeby ta muszla zachodziła na tą, bo tutaj mamy magnes, tutaj mamy magnes. O, może nawet coś takiego w tym miejscu. No i doklejam. Klej. Ok. Sprawdzamy, czy nam pasuje. O. Dociskamy. Na razie te klapki się nam oczywiście, te
czy modełka nie trzymają, ale za chwilkę założymy magnesy. I powinny się nam już trzymać. Ok. A tą sobie może wkleimy mniej więcej w tym miejscu. Myślę, że tak fajnie wygląda. Zobaczcie. Naciskam sobie tą klapkę. I teraz odwracam. Ja, słuchajcie, też mam takie mniejsze magnesiki, zobaczcie. One są milimetr na chyba 9 mm. O ile dobrze pamiętam. Więc nie zawsze trzeba używać tych dużych magnesów. Jeżeli wiemy gdzieś tam, że nam nie jest aż taka siła mocna potrzebna, to można sobie użyć tych magnesów mniejszych. Ja może tutaj sobie jednak użyję większy. Ale przy tej mniejszej klapce spokojnie można sobie użyć większego. Mniejszego. Zobaczcie, teraz nam się te klapki trzymają. Jeżeli nam odpowiada to ułożenie, słuchajcie, to możemy sobie zamocować już. Czekajcie, bo tutaj mam jakoś niedocięte to. Chwilę sobie to docięłam. Spróbuję to jakoś jeszcze może tu dociąć. Ok, jest ok. Już tylko mi tu spadł jeden magnes. O, dobra. I teraz sobie blokujemy. Zablokować możemy sobie taśmą dwustronną, jednostronną, jak to woli. Żeby te magnesy nam już nie pouciekały. Możemy całą stronę w tym momencie wkleić sobie już do albumu. Tak będzie wyglądać ta nasza pierwsza strona. Zobaczcie. Wklejamy. Zostawiamy, jeżeli nam pasuje, doklejamy. Teraz zobaczcie. Odsłaniam te nasze trzymadełka i sobie fajnie tutaj dociskam. Też piękne grafiki. One są takie trochę mix mediowe. Dużo chlapań, takich nieoczywistości. Myślę, że dość ciekawa kolekcja, jeżeli chodzi o grafiki. Ok. Czyli mamy to. Pierwsza strona za nami. Jeżeli chodzi o drugą stronę, to na drugiej stronie, w ogóle w tym albumie chciałabym, oczywiście ten album jest na dużą ilość zdjęć, natomiast ja chciałam, aby ten album też nie był taki ciężki w odbiorze. I na samym początku w ogóle chciałam, żeby tu były po prostu też strony takie z
z pojedynczymi takimi miejscami na jedno zdjęcie. Żeby to zdjęcie od razu było widoczne, to są zdjęcia z wakacji, no to też fajnie by było od razu móc właśnie oglądać jakiś fajny widok, na przykład podziwiać. I słuchajcie, tutaj oczywiście to jest album na zdjęcia małe, bo w połowie formatu 10 na 15 cm, czyli 7,5 na 10 cm. I ja tutaj sobie akurat przy okazji tego albumu skorzystałam z takich fajnych stempli. Bardzo mi się one spodobały i też Wam polecam, bo fajnie mi się one też odbijały. Zresztą możecie sobie zobaczyć, jak fajnie to wygląda na papierze kraftowym. To są stemple, które zakupiłam chyba w Kraftuli. To są stemple Kraftuli. Także na pewno sobie też to kupię w innych formatach. No i tutaj wybrałam, w ogóle też chciałam wykorzystać całą, słuchajcie, tą kartę z kartami do wycięcia. Także tutaj to w ogóle sobie zaczniemy od wklejenia tła. Bo tutaj nie potrzebujemy magnesów. Także na spokojnie sobie wklejamy. To jest taka strona trochę ozdobna. Gdzie się też właśnie bawimy tymi elementami, kartami. Trochę wzbogacamy właśnie dzięki tym kartom. One fajnie, naprawdę wbrew pozorom wyglądają. Właśnie jakie takie półtła, ja bym to tak nazwała. Delikatnie sobie przykładam. Doklejam. I teraz tak, jak ja sobie to wymyśliłam, tutaj może damy tak, tylko teraz pytanie, to oczywiście mogę od razu też wkleić tą kartę. Ja nie wszystkie podbiłam te karty na papierze kraftowym. Niektóre elementy też są podbite na papierze kraftowym. Wydaje mi się, że one wtedy fajnie też wyglądają. Oczywiście tylko niektóre, nie wszystkie, żeby też tak za bardzo, za ciężko nie było. O. Ale zawsze jest pytanie, co zrobić z tymi kartami. Więc ja te karty tym razem wykorzystałam jako takie półtła, trochę do zagospodarowania takiego strony, żeby ta strona nie była taka goła. Zobaczcie, to sobie może wkleimy tu. Tu muszlę. O, zobaczcie. Tutaj też się zastanawiałam, czy przypadkiem nie. Może coś takiego ułożymy. Myślę, że ciekawie to wygląda. Czyli zacznę od wklejenia sobie tej karty. Jeżeli chodzi o karty, one mają mniej więcej 7,5 na 10 cm, a papier kraftowy 8 na 10,5. Ja tutaj też używam, zaraz Wam pokażę, jakiego używam dziurkacza narożnikowego. To jest dziurkacz z DP Craftu. Ja go bardzo lubię. Już Wam pokazuję. To jest ten dziurkacz. Ja akurat w przypadku tego albumu korzystam z tego rozmiaru 4 mm. To jest taki dziurkacz. Myślę, że bardzo przydatny w wielu pracach. Tutaj akurat postanowiłam, że wszystko przyłożę, bo nie wiem, po całości będziemy wklejać ten element. Jak go mniej więcej wkleić? Myślę, że tutaj. Wklejmy sobie. Teraz sobie wkleimy to
tą matę na, już na, gotową na zdjęcie, ale to najpierw ta muszla jeszcze. Jeszcze muszlę, żeby ona tak nam fajnie wystawała tutaj. Jeżeli chodzi o tusz, ja lubię Archival Ink i w zasadzie go używam notorycznie, jeżeli mam. Jeżeli mam okazję właśnie używać tuszu, to czarnego szczególnie, to właśnie Archival Ink. On jest niezmywalny, on się od razu utrzymuje na papierze i on dodatkowo jakby nie rozmazuje się, czyli od razu zasycha i nie ma problemu jakby z pracą, tak? Czyli coś robimy, nie trzeba czekać. Żeby nie wkleić do góry nogami. O, i mamy miejsce fajne na wklejenie zdjęć, na przykład krajobrazu, fajnego widoczku. Ja to się w ogóle zastanawiałam, czy tego nie wkleić tak trochę. Nie, tutaj wkleję, słuchajcie, bo tutaj będziemy wkładać zdjęcie. Więc ja tutaj sobie po tej stronie tylko go podkleję. Może nawet tak trochę bardziej go tu wysunę. O, czyli tutaj na tych końcóweczkach go tylko... I tutaj od dołu. Oj, przepraszam Was. Czyli jeszcze raz. Tutaj na końcóweczce będę wklejać i tutaj na tych, na tym boczku. Miałam przez chwilkę pomysł, żeby podkleić go troszkę na jakiejś tekturce. Ale tutaj są te klapki i one prawdopodobnie by mi po prostu haczyły. Wklejmy to sobie w taki sposób zatem. No myślę, że jest ok. I zobaczcie, tym oto sposobem mamy już gotowe dwie strony. Na trzeciej stronie, co my sobie tutaj zrobimy na trzeciej stronie? No, oczywiście trzeba sobie przygotować tło. Powiem Wam, że idealnie mi też starczyło tych papierów na wykonanie właśnie albumu w takim formacie. Powiem Wam, że no nie wiem nawet, czy jakieś skrawki mi zostaną, bo nawet okładkę będziemy robić, zobaczycie, z kawałeczków i z tego, co nam po prostu zostało. Tutaj mam dokładnie ten sam element. Ja sobie akurat wybrałam taką muszlę i chciałabym ją wkleić tutaj, słuchajcie, mniej więcej. Przepraszam Was. Tutaj sobie zaczniemy na tej stronie od zrobienia tej klapki i to nie będzie klapka na magnes, tylko sobie ją zaczepimy na, słuchajcie, na taką gumkę. Ja mam, akurat zostały mi same srebrne, więc użyję tutaj srebrnej. Natomiast możecie sobie użyć w zasadzie nawet już sznureczka. Ja sobie tutaj zamocuję. O. I mogę sobie już tutaj przykleić kartę. Bo oczywiście większość tych takich klapeczek to są karty z kolekcji. Tutaj nie będzie magnesu. Tutaj ta klapka będzie przytrzymywana przez tą muszlę.
właśnie słów, no dociskamy. Mój zamysł był taki, żeby tutaj powielić ten wzór. Zobaczcie. Czyli zasłaniamy go i jednocześnie odkrywamy po otwarciu. I zobaczcie, ja mniej więcej chcę, żeby ta klapka była w tym miejscu. To tak też tutaj zaklejam sobie. O. Tą gumeczkę. Na razie to tak zostawię. Mufla zrobiona jest dokładnie w takim samym sposób, jak te na okładce. Wklejam ją. Zobaczcie, ja ją wkleję w takim miejscu, żeby ona mi przytrzymywała. Tą moją klapkę. O. Chciałabym uzyskać taki efekt, więc tak ją tutaj pozostawiam. I dorównuję tutaj do linii bigowania. I tak jak poprzednio, zakładam magnes. No teraz pytanie, jak chcę mieć ustawione? O. I tak chcę, żeby wyglądała moja strona. Dodatkowo może tutaj wkleić ten element, ale jeszcze nie wiem, to jeszcze będę się zastanawiać. Wklejam całą stronę. Oczywiście sobie też przyklejam magnes, którego nie przykleiłam. Każdy magnes, który tak wklejamy, zabezpieczamy sobie taśmą. Rozsmarowujemy klej, wklejamy stronę na gotowo. To dobrze sobie tutaj rozprowadzić ten klej i podociskać, żeby to ładnie później wyglądało. Ok, strona numer 3 zrobiona. Kolejna strona. Strona numer 4. I tutaj sobie od razu przykleimy tło. Ja akurat wybrałam takie jasne. Każda strona ta w środku albumu, oprócz okładkowych, będzie miała papier docięty skrapowy na wymiar 12 6 16 6 centymetra.
papier klejony i tutaj zaplanowałam kieszonkę. To będzie taka kieszonka, zobaczcie, 3D. Ona jest z podwójnym ligowaniem. Wymiar samej kieszonki już Wam mówię, bo oczywiście sobie tutaj nie wpisałam. Moja kieszonka ma 11 na 6. 6 na 11 cm. Docinamy sobie. Oczywiście bigowanie sobie robicie według własnego uznania. Ja tutaj mam około 3 mm. I docinamy sobie skrzydełka. Zaraz zerknę, czy mi to pasuje. Czyli, zobaczcie, jak ja sobie tutaj docięłam. Tutaj mamy to podwójne bigowanie. Czyli w taki sposób, o.